Doroty i Rysia. O, tutaj mamy falownik Twerda. Pozdrawiamy pana Michała. Także porządny polski wyrób. I co jeszcze jest? A więc tak. Przednia ściana od oranżerii jest, można powiedzieć, że postawiona. Tutaj będzie przedłużony dach. Ten dach będzie on będzie w ten takim startowym, powiedzmy, etapie, ale tutaj w tym domku działam już rok czasu. Mhm. Jak tutaj jest wymyślony ten cały obiekt? Cześć, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią. A oczywiście nasi stali widzowie doskonale wiedzą, gdzie jesteśmy. Słuchajcie, mamy redaktora, słuchajcie, Tomasza Kaźmierskiego, który przyjechał, żeby porozmawiać z nami, żeby porozmawiać między innymi też z Dorotą i dowiedzieć się, czy aby na pewno jest to możliwe dzisiaj w dobie wysokich cen energii elektrycznej żyć bez podłączenia do sieci elektroenergetycznej i żyć bez płacenia rachunku. A ten dom, który oto tutaj widzicie, który się pnie do góry cały czas, tutaj mamy ziemiankę, tutaj jest studnia i my nie jesteśmy podłączeni do sieci. W związku z tym jesteśmy świetnym przykładem na to, że można żyć bez płacenia rachunków. Powiedz mi, pierwsze spostrzeżenia Twoje. No, rozglądam się. Jechaliśmy do tego miejsca dość długo przez las. Jest to faktycznie w lesie, bo skręciliśmy z głównej drogi. Później jeszcze skręciliśmy z drogi takiej wąskiej, asfaltowej w drogę leśną. Aha. I jesteśmy naprawdę w miejscu, gdzie trudno pomyśleć, że można by sobie coś takiego zorganizować. Obserwuję budowany dom, obserwuję tutaj tą Twoją działkę z tymi rozwiązaniami, o których już wcześniej słyszałem, które też oglądałem na Dobrym Projekcie. No i jestem pod wrażeniem, bo już kiedyś się umówiliśmy, że tu wpadnę. No i wreszcie jestem, wreszcie widzę, jak to tutaj wygląda. Super, to co, to ja Cię zapraszam w takim razie do Doroty. Idziemy do niej i za chwilę nagrywamy materiał, a ja w międzyczasie będę Wam pokazywał, będę robił przebitki, co tutaj się dzieje. Przedstawienie się. Dorota Mieloch. Pani leśnik? Też. Podleśniczy. No właśnie. I co tutaj sobie Pani Dorota wymarzyła w Puszczy Wyrgoskiej? Oglądam budowę, widzę jakieś panele, widzę ziemiankę. O co chodzi? Tak, szukałam sobie działeczki budowlanej, no i tak się udało, że tutaj znalazłam i udało mi się kupić i jak to się mówi, rzucam kotwicę tutaj. No właśnie, i ta kotwica ma być rzucona też tak, żeby zminimalizować sobie koszty energii, jakoś to tak ogarnąć, żeby dało się tutaj przeżyć z jak najmniejszą liczbą rachunków, tak? Tak, też, no zawsze dążymy do tego, żeby płacić jak najmniejsze rachunki. Zobaczymy, na razie jesteśmy tutaj na takim startowym, powiedzmy, etapie, ale tutaj w tym domku działam już rok czasu. Mhm. Jak tutaj jest wymyślony ten cały obiekt? Jak tutaj jest wymyślone? No w tej chwili jesteśmy tutaj w takim małym domku, który ma mieć tutaj funkcję gospodarczą. Obok jest w trakcie budowy dom z przeznaczeniem już na mieszkanie. Mamy tutaj założone panele fotowoltaiczne. Nie mamy podłączonego prądu, zasilania z energii. Mam 4 akumulatory i poprzez ładowanie z paneli mam tutaj prąd. Czyli tylko i wyłącznie na razie energia jest z paneli? Tutaj? Tak, tak. Nie ma podłączenia energii z sieci. Mam przyłącze ustalone, bo to do warunków zabudowy i do zezwolenia na budowę taki punkt był wymagany, aczkolwiek nie przyłączałam jeszcze. I już widzę też, że powstało coś na kształt ziemianki, czyli lodówka. Na Podlasiu tak. Znamy to od lat, prawda? Tak. Jak się jeździ po Podlasiu. Dlaczego postanowiłaś coś takiego u siebie zorganizować? No, szczerze mówiąc, nie planowałam. Mój mąż tak wymyślił. Jakie to miało być zastosowanie? No przede wszystkim zbiornik na wodę, bo tam jest hydrofor. Tam jest podłączona studnia, pompa i żeby gdzieś ten zbiornik wstawić, no wymyślił taką ziemiankę, która no, też ma takie funkcje typowo gospodarcze. Mhm. Czyli co, latem jest tam chłodno, a zimą tak odpowiednio też tak, ciepło. Tak, mhm. To jest dopiero też w czerwcu zrobiona i teraz dopiero wykańczana, więc no jest to takie właśnie, no teraz powiem tak, przy pierwszym takim mocniejszym przymrozku na dworze było -12, w ziemiance była temperatura plusowa, mimo że jeszcze nie było to wykończone, nie było dobrze odizolowane, zamknięte. Dlaczego tak sobie właśnie wymarzyliście, żeby gdzieś w środku lasu w taki ekologiczny, oszczędny sposób sobie tutaj żyć? To w sumie to było moje takie marzenie. Mhm. Dlaczego? Lubię przyrodę, lubię właśnie las, szukam gdzieś nad jeziorem, gdzieś przy lesie i tak, no ja jestem wychowana na wsi i nie widziałabym się w mieście. Jakiś czas mieszkałam, wynajmowałam mieszkanie, ale to nie było to. Więc stwierdziłam, że po prostu jeżeli będę kiedyś miała swoją działkę i będę budować dom, to gdzieś na wsi i żeby to było, tu jest piękna wieś, taką typową, kujawską i to mnie naprawdę tutaj no urzekło i te strony i no i fajnie, że tutaj udało mi się po negocjacjach kupić tą działkę i wiąże tutaj dalsze swoje życie. Kiedy chcecie dom skończyć, tak żeby spiąć te wszystkie też technologiczne rzeczy, bo jak tutaj planujecie z ogrzewaniem zrobić, jak ma pomysł? Ogrzewanie będzie kominkowe. Mhm. Jest kominek, już jest podłączony, tak prowizorycznie, ale już jest. I budujemy swoim gospodarczym sposobem, więc maleńkimi kroczkami, ale do przodu. Oprócz fotowoltaiki jeszcze chcecie jakieś takie rozwiązania nowoczesne zastosować? Zobaczymy. Nasze koncepcje zmieniają się praktycznie kilka razy dziennie i zobaczymy. No to jest taki, tutaj ten projekt domu też jest moim projektem z panem projektantem, z panem Edwardem. Siedzieliśmy długo i miał dużo cierpliwości, żeby te wszystkie zmiany nanosić i pewnie jeszcze tam jakieś kosmetyczne zmiany się pojawią też. Mhm. Tam sąsiada macie, pana Marcina, bardzo fajnego. On was też trochę inspirował tutaj tymi różnymi rozwiązaniami, tymi swoimi budowlami, na jego działce budowlami? No w sumie o samym systemie off-gridowym dowiedziałam się od niego właśnie, że zajmuje się czymś takim. No trochę porozmawialiśmy i no trochę miał tutaj, żeby mnie przekonać. To nie było tak od razu, że już lecę. Ale tak się zastanowiłam i stwierdziłam, że spróbuję. Co będzie, to będzie. Zawsze można zmienić wszystko. No tak, przyłącze jest, ale teraz na razie z czystym sumieniem można powiedzieć, że macie prąd tylko z tego, co nałapiecie na fotowoltaice. Tak, tak. Mamy jeszcze agregat prądotwórczy. Wiadomo, to w razie czego. I w momencie, kiedy przez kilka dni nie ma słońca i nie ma tak silnego ładowania, wspomagamy się agregatem, żeby z agregatu grzać zarówno ciepłą wodę na przykład i przez tutaj system ładować akumulatory. Mhm. A woda, studnia? Studnia, tak. Zasilanie też z fotowoltaiki? Też, tak. Mhm. I co? Tak tutaj czujecie się, jak macie to wszystko tak pourządzane, że naprawdę to będzie wasze miejsce na ziemi? Jak to się już wszystko pokończy, powstaną pewnie jakieś rzeczy tutaj ciekawe, ogródki. W ogródku coś będzie? Będzie, już było, Marcin, już wie, gdzie można. Tak, były pomidory, były już, to potwierdzam. Pomidory, ogórki były już, tak, będę miała też ogródek tutaj, no bo to jest fajna rzecz, żeby mieć chociaż kilka warzyw swoich. No i taką tam z tyłu taką część rekreacyjną, a z tej strony właśnie tutaj planuję, żeby taki był ogródek. Mhm. Pani pracuje w lesie, tak? No tak. Czyli nie jest niebezpiecznie, że trochę nam się praca będzie łączyć z życiem, bo w zasadzie też będziecie mieszkać w lesie, czyli za płotem macie już pracę. Tak, ja już mam za płotem pracę, ale nie, no to jest po prostu no, życie prywatne jest życiem prywatnym, a życie zawodowe, służbowe, no to jest życiem służbowym i te godziny pracy, które po prostu trzeba, to trzeba pracować i no i trzeba to wszystko ładnie połączyć. Bez bliskiego kontaktu z naturą, który też w pewnym sensie ułatwiany jest przez tą nowoczesną technologię, nie wyobraża sobie Pani życia, żeby zerwać, nie wiem, w mieście zostać. Nie, w bloku. Nie, absolutnie nie. Cenię i szanuję ludzi, którzy mieszkają w mieście. Niektórzy moi znajomi mówią, w życiu by nie poszli mieszkać na wieś, ale po prostu no co, no ja tak to po prostu odbieram i wychowywałam się całe życie na wsi i to jest ten klimat, którego potrzebuję. I gdyby tam 10 lat temu ktoś Pani powiedział, że można mieszkać w lesie i na przykład przez większość roku nie zapłacić rachunku za prąd, a mieć prąd, to uwierzyłaby Pani? To znaczy tak, no ja pewnie bym uwierzyła, chociaż bardzo dużo moich znajomych przyjechało tutaj i zobaczyć, jak można w ogóle funkcjonować w lesie, mieć prąd, nie mając podłączenia do tego prądu. To było zagadkowe, bo wszyscy się pytali, no dobrze, no kupiłaś działkę, ale czy już masz wodę podłączoną, czy już masz prąd podłączony? Ja mówię, nie mam prądu podłączonego. No to jak ty będziesz żyła, no jak ty funkcjonujesz? A ja mówię, ale przecież ja mam światło, mam tutaj kuchenkę, mam kuchnię zrobioną, mam lodówkę. I to tak wiele osób, no nawet byli zdziwieni, no jak, ale jak to bez prądu i to tak wszystko można mieć? No można i teraz nawet bardzo dużo moich znajomych zaczyna czytać o off-gridzie, oglądają Marcina kanał i zaczynają się interesować. Dużo ludzi mnie pyta, jakby tutaj zrobić nawet takie przełączenie typu on-grid, off-grid, żeby mieć jakąś taką alternatywę, czy do ogrzewania właśnie, czy na ogródkach działkowych gdzieś. No zaczynają ludzie już dopytywać i szukać różnych alternatyw. No to my podziwiamy i gratulujemy i zapowiadamy się, że jak się skończy budowa, to przyjedziemy zobaczyć, jak to wygląda. Serdecznie zapraszam. Super. Dzięki bardzo. Super. Kiedyś myślałam, że przyjedzie pani Żaneta, bo się bardzo dobrze z nią znamy, tak? I kiedyś obiecała, że przyjedzie. No proszę, to Żanetę znacie, no. Tak, bo ja też... Ona teraz rok jej nie było. Słuchajcie, materiał został nagrany, a my mamy o tyle fajnie, że nadal nasz odcinek oczywiście może trwać. Tomek skończył pracę przy mikrofonie z... Tak, powiem Ci, zazdroszczę Ci Twojej pracy, masz bardzo fajną pracę. No, bo spotykam w niej fajnych ludzi, takich jak pani Dorota i Marcin. I nie tylko. W sumie kiedyś myślałam, że będę też radiowcem, ale... O proszę. Ale... Słuchajcie, no, trochę... tutaj robi się nam kawa, a jeszcze, dopóki jeszcze nie jest zbyt ciemno, chociaż nie wiem czy... Nie, spoko, jeszcze jest bardzo fajnie, to chciałbym rzucić okiem i pokazać Wam zmiany, jakie tutaj powoli następują. W sudzie nawet nie powoli, to myślę, że nawet dosyć szybko. A więc tak, przednia ściana od oranżerii jest, można powiedzieć, że postawiona. Tutaj będzie przedłużony dach, ten dach będzie, o, on będzie w ten sposób tutaj wyglądał. Na Top Projekt możecie sobie wejść i tam pokazujemy też odcinki, gdzie omawiamy projekt tutaj Doroty i Rysia, a w międzyczasie jeszcze sobie zerkniemy, zobaczycie sobie jak wygląda w środku, bo tak jak już Dorota słyszeliście wcześniej wspomniała, jest wstawiony kominek, to tak na zasadzie takiej, żeby w czasie pracy można było sobie podejść i trochę się gdzieś tam ugrzać. Tutaj jest wyciągnięty komin. No i To, co widzicie tutaj, to jest salon. Tam, gdzie jest wełna, to będzie kuchnia. Tutaj jesteśmy w salonie i z tego salonu tutaj leciały schody na górę, na piętro. O, i teraz wszystko to jest stawiane przez Rysia. Nasi stali tutaj widzowie, którzy nas oglądają, Rysia doskonale kojarzą i mało z tym, pozdrawiamy wszystkich fanów Rysia na kanale Easy Instalacje. Zachęcam Was do tego, żebyście sobie zobaczyli, bo tam jest cały odcinek, w którym Rysiu wszystko po kolei, krok po kroku opowiada. Także myślę, że tutaj też zrobimy Damianowi tutaj taki, nie wiem, reklamę, chociaż niekoniecznie, to dam Damian na Easy Instalacje, mam mnóstwo tych subskrybujących i pewnie wiele osób też również z Was. A, to już ciemno mamy, także, ale wiecie co? Jeszcze bym chciał, pokażę, bo być może czasem jest tak, że mogą nas oglądać widzowie, którzy powiedzmy oglądają nas po raz pierwszy, to wyjdziemy sobie na zewnątrz, pokażemy Wam, tutaj jest instalacja fotowoltaiczna, ona ma 3 kW, no bez jednego panela, ten, który został zdjęty, i ta instalacja fotowoltaiczna służy temu, żeby grzać ciepłą wodę użytkową, także pod panelami, jak widzicie, magazyn na rzeczy takie, które tutaj gdzieś tam muszą być przechowywane. Tutaj mamy wiatę. O, Dorota. Jeszcze pokażemy Wam z zewnątrz, z tego względu, że mamy przygotowane drewno. Dorota ma zresztą przygotowane drewno. Bardzo ładnie zesztaplowane. No i mamy tutaj panele, które są podłączone pod magazyn energii, który jest u góry. O, super, ale zobaczcie, naprawdę spory magazyn tutaj jest tego drewna opałowego. Proszę bardzo. No i pnie się do góry dom. Bank energii u Doroty, tak? Rzut okiem, także. Śmiało. Mogę wchodzić, uwaga, wchodzę. Dobrze, robię to. Czy mamy tam jakieś światło u góry? No niestety światła nie ma. Okej, zobaczył. To teraz jeszcze dla tych, którzy nie widzieli, możecie sobie rzucić okiem. Słuchajcie, tutaj mamy tak. Mamy tutaj tak. Nasz bank energii, bank Doroty i Rysia. O, tutaj mamy falownik Twerda. Pozdrawiamy pana Michała. Także porządny polski wyrób. Co jeszcze z ciekawych rzeczy? Proszę bardzo, prostownik. Także w momencie, kiedy jest odpalony tutaj, o, ja tak się podświetlę jeszcze na koniec, słuchajcie, w momencie, kiedy jest włączony agregat prądotwórczy, no to w tym momencie można wykorzystać jak gdyby tą energię nie tylko w kwestii ładowania akumulatorów, nie tylko do budowania, czyli do elektronarzędzi, które są potrzebne w czasie budowy, ale jeszcze oprócz tego można wykorzystać ten prąd w przypadku większych agregatów do tego, żeby w tym czasie włączyć ogrzewanie, podbić tutaj baterię. Szczególnie należy na to zwrócić uwagę w tym okresie, w którym my teraz jesteśmy, tak? Czyli kwestia po prostu zimy, wtedy kiedy ta fotowoltaika nie chodzi tak, jakbyśmy sobie życzyli. Słuchajcie, trzymajcie się w takim razie, widzimy się na kolejnych odsłonach, a dla osób, które chciałyby się czegoś więcej dowiedzieć na temat tego, co tutaj mamy i na temat innych rozwiązań, to zapraszam na filmy, które wcześniej publikowaliśmy również. Trzymajcie się, do miłego, na razie, cześć, hej.